Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Ewa Dywaniki. Zespół, który zmienia świat ochrony podłogi. Klikając link w przypiętym komentarzu, przeniesiesz się na stronę, gdzie będziesz mógł wykorzystać specjalny kod rabatowy SASHA10IWA, dający 10% zniżki na wszystkie produkty, który przygotowałem specjalnie dla Was z firmą Ewa Dywaniki. Promocja ograniczona jest czasowo do poniedziałku. Korzystaj, możesz zaoszczędzić nawet do 70 zł na jednym zamówieniu. Nie ma za co, korzystajcie. Witam w dalszej części materiału. Hornet Superbee, Dodge Challenger 71. Może nie będę przedłużał, bo zaraz właściciele opowiedzą o swoich samochodach, ale Wy zróbcie sobie teraz ogromny look around. Kuba, do boju, zrób to porządnie i długo. Wow, po prostu wow. Słuchajcie, pewnie myślicie, że to są takie typowe klasyki. Nie, nie. Tutaj mamy silnik od Dodge'a Vipera 8,4 litra, a tutaj mamy silnik od Hellcata 717 koni na kompresorze. Chodźmy otworzyć maski, chodźcie ze mną. Nie wiem, jak to się robi. Zobaczymy, czy mi dobrze pójdzie. Otwieramy tego dzika. Jak coś, to środek jest od Vipera. Zresztą to widać. A teraz ja spróbuję otworzyć maskę, co jakoś wydaje mi się najłatwiejsze nie będzie. Gdzie tutaj? Nie, tu też nie. Chłopaki, jakaś podpowiedź? Nie? Ale to tutaj? Zimno? A, czyli z zewnątrz trzeba otworzyć. A, dobra. Czyli rozumiem, że mamy taki klasyczny zatrzask. Dobra. Tak mi się zdaje. Ostrożnie, żeby to powoli. Cyk. Drugi. Silnik od Vipera. Słuchajcie, silnik od Vipera w Superbee. O. I co, myślicie, że już? A, ty czekasz. Tu pewnie coś jeszcze tutaj jest. O, to? Do siebie. O. Nie mogę się doczekać tego widoku. Jeszcze tutaj? A, to jest misja, słuchajcie. A, czuję ją, czuję. O cholera. Młody, chodź ty pomóż. Dawaj, młody. To jest procedura normalnie. Jest. Dobra, młody, uciekaj, zaraz wam go przedstawimy. God damn it. Czy wy to widzicie? Prawdziwe 8,4 litra od Vipera. Wow, myślicie, że wow? To chodźmy do Hellcata. Czy procedura równie skomplikowana, czy może łatwiejsza? O, dobra, może mi się za pierwszym uda. Próbuję. O, patrzcie, po normalnemu. Tu jest normalnie. Są to naprawdę niesamowite projekty. Mam ciareczki. Mniej więcej roczna praca. Się ze mnie śmieją. A, ładnie! Drama! Co tutaj się dzieje w ogóle? Wow! O rany. Zapowiada się jeden z ciekawszych materiałów na kanale tego roku, ale naprawdę, naprawdę cholernie grubo. 717 koni na kompresorze. Jeszcze grzeje. Jak oni to zrobili? Pełen mój podziw. Michał, zapraszam Cię. Przedstaw się. Cześć. Jestem Michał, mam 19 lat. Jestem cholernym pasjonatem motoryzacji i moim widzem. Jak macie takie autka, piszcie koniecznie do mnie, przedstawię Was w filmie. Michał, powiedz mi, jak to się stało, że tutaj siedzi silnik od Vipera? Czemu? Kupiliśmy w Polsce Koroneta i wyglądał jak taki typowy złomek wyciągnięty z krzaków. I wtedy znaleźliśmy na aukcji w Stanach Vipera. No i ale takiego mega rozbitego, czy...? Po dachowaniu. Aha, czyli solidnie. I zrodziła się wtedy na myśl, żeby połączyć te dwa samochody. A macie budę z Vipera? Nie. No. Już. I czyli wpadliście na pomysł, że łączymy Vipera i wsadzamy tutaj silnik. Ile czasu zajęła adaptacja, żeby tu wsadzić silnik od Vipera? Cały projekt zajął nam 11 miesięcy. Szczerze, to bardzo szybko ogólnie. No, ale... Jak na to patrzę, to bardzo szybko. A to jest manual? Tak, manual. Ale co musieliście przerobić pod maską, żeby to tutaj wlazło? Musieliśmy przedłużyć też samochód, bo rama z Vipera jest dłuższa niż była z Koroneta i każdy błotnik jest... Oni mogą nie wiedzieć, ale tutaj mamy ramę z Vipera właśnie. To nie jest sama od naszego Superbee, tylko rama od Vipera, ale rozumiem, że dosłownie ją przecięliście i ją wydłużyliście? Tak. I błotniki są też przedłużone o 6 cm, więc auto ma
prawie 6 metrów. Mhm. Rozumiem, że jest jedyny na świecie, drugie takie sztuki nie może być. No nie może, nie ma szans. Sprzedajemy na Dubaj. Ja już tam dzwonię, halo, stradale. Jest jakiś szek zainteresowany. Ile to ma konia teraz? 620. Odpalaj, pokaż mnie to. Najpierw usłyszymy silnik. Łapa w górę, byku, łapa w górę. Niech ten materiał się niesie. Czekaj, bo ten wydech jakoś dziwnie się kończy. A nie, bo on jest tutaj. Tutaj mamy wydech, jak w Viperze moim. Dobra, mordo, przepal, przepal. Czekaj, czekaj, on tak strzela na końcu jak Viper? No. No, dziwne, żeby nie strzelał, bo tam w końcu Viper. Jeszcze raz, jeszcze raz. Zanim jednak pójdziemy do Challengera, wzbudzamy tak ogromne zainteresowanie, że stwierdziliśmy, że jedziemy na przejażdżkę. Ja wsiadam w moje śmieszne, biedne Nismo 370Z. Kubę ładuje do bagażnika, co będzie wyglądało bardzo absurdalnie. I wyobraźcie sobie, jak teraz te dwa samochody jadą po starym mieście w Poznaniu. A właściwie nie musicie sobie tego wyobrażać, tylko po prostu oglądajcie dalej materiał. Patrzcie to, nasza kurde gwiazda poza kinem. Jak się czujesz w bagażniku? Fajnie? Zajebiście. Pener, co? Trochę mi się zamyka od góry, ale jak Emil szybko jedzie. No. Nie, ale Kubuś jest mistrz świata i okolicy. Lecimy z Młodym na freestylu. Młody, historyjka, o co tutaj chodzi? Podobnie jak w przypadku Coroneta, kupiliśmy Challengera z 71 roku w Polsce. Znaleźliśmy na aukcji w Stanach Hellcata po niezłym dupnięciu i postanowiliśmy pójść w ślady i stworzyć też coś jedynego w swoim rodzaju, nie? Ale powiedz mi, podwozie z czego jest? Też jest cała rama samonośna, jest z Hellcata. Czyli rozumiem, że... Ale przedłużana znowu, czy bez... Nie, nie, bez tu wszystko czyli pasowało. Czyli tym razem dosłujemy z jednego Hellcata. Podwozie z jednego Hellcata, tak. Wszystkie podzespoły i tak dalej, tak. Silnik, wnętrze, które zaraz zobaczycie, również w drugim, w Hornecie. Czyli rozumiem, że to właściwie tutaj była misja z budą. Dokładnie. Ile trwało zrobienie tej budy? Tej 13 miesięcy. Bardzo długo. No. I ona jest cała aluminiowa, jak to jest, z czego to jest zrobione? Trochę szpachli. Dach jest razem z szyberdachem, tak, jest z Hellcata. To jest Hellcat, tak? Tak. Dlatego jest tutaj bardzo szeroki. Okej, okay, rozumiem. Ale tył jest też Hellcat? Nie, nie, to jest Challenger, ale światła wzięliśmy właśnie z Hellcata. Zobaczcie to, bo na pewno to bardzo widać. No jest Hellcat, ale to fajnie wygląda. Mega fajnie, mega zarąbisty Hot Wheels. Moc, jaka to jest? 717 koni. Słyszeliście, bo jak to huczy, jak to buczy, jak typowy Hellcat. Mega, mega sprawa. A teraz tak, dżentelmeni teoretycznie o pieniądzach nie rozmawiają, ale mogą przybliżać, jak ja to mówię. To teraz weź nam przybliż, ile kosztują takie modyfikacje, bo już wiem, że mniej więcej wyszły podobnie. Jak to wygląda? Dokładnie. Kilkaset tysięcy, ale no nie zbliżamy się do pół miliona. Czyli nie jest źle, słuchajcie, za takie coś, coś tak mega wyjątkowego, weźcie pod uwagę, że to jest jedyny taki egzemplarz na świecie. Tam również. A teraz nie przedłużając, pokażemy im środek? No, pokażemy pewnie. No to tak. Słuchajcie, look around środka. To, co tutaj widzimy, jest naprawdę niesamowite, rzadkie i jedyne na świecie. I to uwielbiam w tym wszystkim. Niesamowita oryginalność. Zaraz przypalimy laka. Poczekajcie. Łapa w górę zostawiona i komentarz, jaki chcecie. Będzie mi bardzo miło, bo to wspiera w boostowaniu tego materiału dalej do przodu. Ale kilka ciekawostek. Nasze drzwi są stricte od Vipera i są elektryczne. Razem z siebie. Spójrzcie. Więcej takich niuansów i ciekawostek opowie wam Michał. Przekażę mu głos, niech się wykaże. I napiszcie, czy Michał dobrze poradził sobie w tym materiale. Trochę był zestresowany, a moim zdaniem idzie naprawdę dobrze. Przejdźmy do wydechu.
jak widać, albo w sumie nie widać, no nie znajduje się z tyłu. Jest wzięty tak samo jak w Viperze, poprowadzony jest do boku. Felgi również są wzięte z Vipera, a opona ma szerokość 345. Tak samo jak w tych Viperach, pedały poruszają się przód, tył. Lewarek został wykonany własnoręcznie z drewna przez mnicha z Shaolin, który nie spał 200 dni. Jeżeli chodzi o Challengera, to wszystko jest tak samo jak w seryjnym Hellcatie SRT. Cały bagażnik jest z Challengera 71, przełożyliśmy tutaj nagłośnienie z Hellcata. Jak kucniecie tutaj razem ze mną i spojrzycie na wydech, jest wykonany customowo i wygląda jak z Ferrari. Właściwie to Sasza nie popełnił fuck-upa, tylko my tak przerobiliśmy podnoszenie maski. Otwiera się jak w każdej korwetce. Przepalone, przepalone. Kojarzycie te ogromne bagażniki, gdzie braliście sobie ofiarę? Kulturalnie wkładaliście ją. Dokładaliście jeszcze łopatę, jakiś kwas żrący, dywan. Sprawdźmy to. Jak tam, chłopie, wstałeś? Jak tam, chłopie? Wstałeś już? Wstałem. Wygodnie. Wygodnie fest. Wygodnie fest. Wykopałbyś sobie sam rok. O, z wielką przyjemnością. No to dawaj tą łopatę, idziemy. Ogólnie Hellcat. Czysty Hellcat, tylko na cholernej glebie i wielka łódź. Chłopie, ty tym płyniesz, nie jedziesz, jak statkiem. Daj ta spokój. Młody tam z tyłu widzi. Nara! Ej, ale jak to brzmi? Ale wyje! A! Piękna sprawa. Ale ogólnie łódź, nie? My tak płyniemy na tapczanie. Redukcja? Operator, czego się boisz? O kurwa! Ale hamulce to ma jakieś tytanowe jakieś te heble, jak na tą masę. Ale te wycie. Piękna sprawa, słuchajcie. Jak jedziesz Hellcatem, wiecie, normalnie masz na ulicy Hellcata, patrzysz, a przyjechał Hellcat, fajne auto. A teraz masz Hellcata, łódkę wygodną, pięknie, picco bello. Wrzucasz mu redukcję. Boże kochany! A! Coś wspaniałego! I redukcja, cyk! Motoryzacja, która niestety wymiera, ale brzmi i brzmieć będzie. A nawet jeśli zabronią nam do 2050 jeździć tymi autami, to zawsze w sercach. Ostatnia fajna rzecz, o której będziecie się dowiedzieć odnośnie Horneta, młody. To jest maska wzięta prosto z Vipera, która została wspawana w oryginalną maskę Coroneta. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest coś pięknego. Psst, psst. Jakbym chciał takie coś zrobić, to Mleko Garaż. Niby klasyk, niby nie klasyk. Właściwie restomod, czyli coś jedynego w swoim rodzaju. Myślę, że powinniśmy się cieszyć, że takie samochody tworzone są w Polsce i jeżdżą po naszych drogach. Jest to coś nietypowego. Widziałeś, chłopie, kiedyś Challengera 71 z całym wnętrzem od normalnego Challengera, z pełną tą mocą śmigającym po twoim mieście? Ja bym chciał takiego codziennie widzieć, szczególnie przed twoim okniem, gdy daje gazu i pali laka. Albo, Boże, tego Dodge'a stworzonego z Vipera. Przecież to, zobaczcie, spójrzcie na moje ręce. To jest definicja motoryzacji. Robimy coś, czego nawet jeszcze nie było w naszej kochanej Polsce. Za to konieczna łapa w górę. I żeby nie kończyć tutaj filmu, bo nie zmierzamy do końca, to pojedziemy jeszcze do Woforge, do mojego Vipera, do mojej kruszynki, która czeka na silnik i aktualnie wygląda jak łódź startująca w ślisk. Witam w Woforge. Ring around the rosy, pockets full like OD. I can't move just how I move, cause don't nobody know me. Low key, still do more numbers than your fate. You can hate, but you can't say that I've been missing any place. Any food, what it do? Moving quick, busting moves. Steps ahead, cause I'm out working. Why you trying to catch a snooze? Keep it smooth. Not concerned with other. Tam czeka na mnie mój Viper. Już troszeczkę czeka. Dlaczego?
Nie będę podpowiadał, bo nie chcę tego robić. Ale pasjonaci motoryzacji może się domyślą. Kuba, chodź z tej strony, chodź za mnie. Przyjrzyjcie się. Jakoś wysoko, prawda? Ci bardziej rozgarnięci mogą się domyślać, co Sasza zamierza zrobić i co z tym samochodem się stanie i dlaczego będzie wykonywany taki ruch. I nie chodzi o hydrołapę. Moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, że w przypiętym komentarzu macie link bezpośredni do Ewa Debeniki. Skorzystajcie z rabatu i stay tuned. Widzimy się w kolejnych odcinkach, a to będzie coś wielkiego.